Światowy Dzień Książki i Dzień Bibliotekarza jest doskonałą okazją do popularyzowania działalności bibliotek i przedstawienia dokonań samych bibliotekarzy pracujących wytrwale na rzecz swoich czytelników. Dlatego co roku w maju w Książnicy Podlaskiej w Białymstoku z tej okazji odbywa się specjalna uroczystość. To jest dzień, w którym możemy porozmawiać o często trudnej codzienności bibliotekarskiej i o pewnych, powiedzmy, projektach, które nie zawsze niosą, że tak powiem, optymistyczne rozwiązanie. No ale chcemy po prostu być ze sobą przez kilka godzin, popatrzeć na siebie, porozmawiać i oczywiście nie o wielkich akademii z tego powodu nie organizujemy i nie w ten sposób zmierzamy, żeby ten uczcić dzień czymś takim, powiedzmy sobie, fajerwerkowym, że tak to nazwę, bo taka jest codzienność i myślę, że i takie dni świąteczne powinny być pracowite. Aby docenić osiągnięcia w dziedzinie popularyzacji książki i czytelnictwa oraz niekonwencjonalne formy pracy na rzecz promocji regionu w 2013 roku, kapituła Nagrody Srebrnej Róży pod przewodnictwem profesor Anny Sitarskiej postanowiła przyznać specjalne wyróżnienia. Dyplomy honorowe Srebrnej Róży otrzymali Jadwiga Bekus, Elżbieta Ziółkowska, Daniel Frąckiewicz, Bogumiła Mieńko, Teresa Frąc, Alina Kowalczuk, Iwona Czyżewska, Katarzyna Węcławska oraz Halina Wojskowicz. Rozstrzygnięto również konkurs Bibliotekarz Roku Województwa Podlaskiego. Ten zaszczytny tytuł kapituła konkursu przyznała pani Wiesławie Kruszewskiej z Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem. Jestem kierownikiem Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem. Pracuję tam od prawie 30 lat. Pracujemy w zespole dwuosobowym, bo to jest mała gminna wiejska biblioteka. Jesteśmy jedyną instytucją kultury na terenie gminy Poświętne. Działamy prężnie, w zasadzie robimy też zadania tak jakby domu kultury, którego u nas nie ma na razie. Bibliotekarz Roku Województwa Podlaskiego to jest bardzo prestiżowe wyróżnienie. Ja uważam, że takie wyróżnienie w zasadzie dostaje się raz w życiu. I to jest bardzo, bardzo wysokie wyróżnienie w środowisku bibliotekarskim. Jestem wzruszona, że otrzymałam takie wyróżnienie, że dostrzeżono pracę moją i mojej koleżanki Kasi Pietryńczak, która też współpracuje ze mną w bibliotece. W 2013 roku, no nie ukrywam, pracujemy tak naprawdę co roku, ale dostrzeżono nasze starania, nasze działania na rzecz środowiska lokalnego głównie, bo my nie tylko wypożyczamy książki, ale również wiele innych robimy działań, pozyskujemy środki pozabudżetowe na działania z różnych dziedzin, nawet z takich jak na przykład szkolenia dla bezrobotnych. Z nagrody dumny jest również wójt gminy Poświętne Witold Łapiński. Jest to ogromne wyróżnienie dla gminy Poświętne. Gmina Poświętne to gmina rolnicza, gmina niewielka i w tej gminie pozyskanie czytelników, zainteresowanie społeczeństwa biblioteką no jest ogromnym wyzwaniem, a nie uważam również, że ogromną umiejętnością. Gmina Biblioteka Publiczna w Poświętnym bardzo dobrze funkcjonuje, cieszy się ogromnym zainteresowaniem młodzieży, ale również ludzi starszych. Teraz pani Wiesława walczy o tytuł bibliotekarza roku w konkursie ogólnopolskim. Życzymy powodzenia.